dla tych, którzy nie wiedzą, mam na imię Tomek Brończak. W listopadzie będzie już 2 lata, jak tu przyjeżdżam z Krakowa. Chciałbym wam powiedzieć o ostatnich paru dniach. Ja mam obdarowanie prorocze. Jestem jednym z tych osób, które widzą. I we wtorek mieliśmy szkołę proroczą. Jak słuchałem Artura, to intelektualnie się trzymałem. Jestem na dobrej drodze, ale emocjonalnie zaczęło mnie to coraz bardziej rozwalać. Jakiś taki klin mi się wbił straszny. I wracałem pociągiem i modlę się do Boga i mówię, ja się nie wycofam w ogóle. No nie ma takiej opcji. I spadła w ogóle na mnie taka ciemność. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Tak wszystko było źle. W ogóle tak mi się powłączały takie odrzucenia od różnych ludzi, od rodziny. W ogóle, że mnie ignorują, że w ogóle, że mnie nie potrzebują. Jakieś takie po prostu... I modlę się do Boga i mówię do Niego, że jestem zmęczony w ogóle. Że jestem zmęczony, że w ogóle nie wiem za bardzo, o co chodzi. Bóg do mnie mówi, jesteś darem dla innych. Mówię, okej. Przypomniałem sobie Abrahama, jak zawierał przymierze z Bogiem, jak padło na niego ciemność i lęk. I od razu zobaczyłem takie gwiazdy na niebie w myślach. Sobie myślę, no ale gwiazdy są dobre. To jest światło, to mi nie pasuje. I przybliżyłem sobie ten obraz tak w myślach, nie miałem żadnej wizji. Patrzę, to nie są gwiazdy, tylko ogniska. Jakieś takie ogniska w ciemności. I to w ogóle odrzucenie. Zacząłem pisać do Artura maila. I zaczęły wypływać ze mnie takich dużo różnych takich właśnie rzeczy. Zacząłem to jakoś tak widzieć. Tak się strasznie źle czułem. I nie wiem, to ze 2 dni trwało. I w pewnym momencie w ogóle wszystko opadło. Zeszło ze mnie, po prostu wszelkie emocje spadły. Ja się uśmiechnąłem i mówię, no przecież Bóg nigdy mnie nie powołał do realnej rzeczy. Ja w ogóle uznałem, że to, do czego Artur mnie prowadzi, jest nieosiągalne w ogóle. Dlatego po prostu no, próbowałem to w własnych siłach. W ogóle wziąłeś na klatę. No i intelektualnie brałem, no ale emocje po prostu w ogóle wyszły ze mnie. I wtedy dostałem taki obraz Neo, jak stoi przed tymi kulami i w ogóle bierze jedną do ręki i sobie ogląda. I słyszę taką myśl. Wiesz w ogóle, co to były te ogniska? To były pociski złego, ogniste pociski złego. I ty zatrzymałeś się w ogóle tarczą wiary. Uwierzyłeś w to, że ja się nie mylę w ogóle w stosunku do ciebie. I włączyłem sobie demony burzące. 1, 2, 3, 4, 5. W sumie myślę, kurde, jakie to jest narzędzie. I w ogóle do Artura mówię, Artur, daj mi służbę, służba mi pomoże w ogóle. W ogóle Agatę sobie przypomniałem, jak ona mówi, niech to wszystko wypłynie do wierzchu w ogóle. Ja sobie w ogóle w tych demonach zacząłem oglądać te rzeczy tak na spokojnie już. Sobie myślę, kurde, no po prostu, no załatwią mnie jakimiś takimi... No po prostu takie proste jest. I w ogóle jeszcze Nina to
przepowiedziała, bo dosłownie we wtorek siedzimy ze Sławkiem przy stole. I on mówi, wiesz, z tymi demonami bieżącymi to jest tak, że ja w ogóle nie przerobiłem tego do końca, bo mówili, żeby tak nie gonić z Arturem i Agatą. I mówię, ja to tylko odrzucenie tam przesłuchałem. I w ogóle przerobiłem sobie teraz. W ogóle oglądam teraz to wszystko, cały czas sobie oglądam. Już tak na spokojnie, jak ten Neo. W ogóle, bez emocji. I chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów do mojej żony. Ja zobaczyłem też, jak bardzo ty jesteś odrzucona. I chcę, żebyś wiedziała, że ja cię bardzo kocham. Że w ogóle jesteś najważniejsza w moim życiu. I że nie jesteś odrzucona, nie jesteś porzucona. To nie jest tak, że jesteś sama. Ja jestem przy tobie, zawsze jestem przy tobie. Dałem ci pierścionek na diabelskim młynie. Więc to takie życie jest. Ale chcę, żebyś uwierzyła w ogóle moim słowom. Bo ja teraz w imieniu Jezusa przeklinam w ogóle korzeń tego odrzucenia, które było w nas, we mnie i w tobie. I emocji nie mogę odrzucić, nie mogę emocji przeklnąć. Ja chcę, żebyś uwierzyła w ogóle moim słowom. Moje słowa są tym mieczem, którym możesz się posłużyć, możesz go podnieść i uwolnić się z sieci tych emocji, które masz. Możesz to w ogóle ściągnąć z siebie i po prostu uwierz mi, że to tak jest, że jesteś najważniejsza i że dostaliśmy tą miłość z nieba. Amen. 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 Dzięki, Panie. Dzięki. Ja wam chcę powiedzieć, bo może tak nie znacie Tomka, ja troszeczkę my się znaliśmy, znaleźliśmy się wcześniej i jak zaczęliśmy działać ze sobą na początku, no to, co na przykład zrobił Tomek teraz, dla niektórych może być taką naturalną sprawą. To tylko ja naprawdę wiem, jakie były początkowe miejsce Tomka. Więc ja naprawdę zaświadczam o tym, że to jest przełom w jego życiu. Bardzo poważny przełom w jego życiu. Naprawdę. To jest bardzo poważny przełom.